Jak odpaliłeś? Włącza się. A ten już live odpaliłeś też? Teraz. No to dobrze. Tylko nie widzę, gdzie jest czat. Hej. Na live jesteś? No. A masz czat? No mam. Bo ja u siebie nie widzę. Ciekawe. Czasem się zmienił chyba nick. To znaczy? No. Bartix? Nie Bartix. Jakiś Kali, nie powiem. Wcześniej. Aha. Jak ja mam tutaj włączyć czas? Tak, Angelika na pewno już jest, bo już się pytała, kiedy live. A ja nie mogę czata uruchomić, to jest ciekawe. Randir, zgadnij ile mam FPS-ów, jak stoję w lobby. Halo? Nie wiem, ale sporo pewnie. Ja czasem mam 100 ponad. Ja mam prawie teraz 600. To i tak dużo. No. Tyle. 100 albo coś. Co bym chodził, bo dopiero teraz weszło. FPS-y. Aha, FPS-y. No. Ja mam teraz ponad 581. Ja nie mam pokazanych, jakby nie wiem, gdzie to się włącza. Na Steamie można w opcjach włączyć, żeby się pojawiało w grze. Ja nie mam Steama. A, no chyba, że tak. Mam, tak. Trzeba się zainstalować. Tak. No to kup mi, jakby kupisz to. Witam. Mam raczej Steama, ale ja mam na tym, na... Arka masz na Epic, ale Steam jest za darmo, no. Tak. No Steam mam. Na Steamie mam Counter Strike, Fallout Shelters, Human Flaft. Opeś nie pytałem, w co ty grasz. Gdzie jest ten czat? Ja ci nie mówię. Bo tego tu nie ma. Fajno mam czat ten? Na żywo. Okay. Swoje te profilowe. Mam opcję tutaj, jeżeli chodzi o czata, ale go nie widać. To jest ciekawe. Ale ja mogę pogadać. Dlatego jest Discord. Discord. O, 6 osób jest na Discordzie. Nawet nie wiedziałem. O kurde. Co tak dużo? Jezus, jak zrobiłem, to by... Zmieniłem sobie nick. 4. No, ja widziałem. Widzę. Jakby to zrobić, żeby widzieć czat? A wy gracie na serwerze? Jeszcze nie, bo serwer nam padł i go nie zrobiłem, więc zrobimy serwer niededykowany na mapie znanej już wszystkim, bo żeśmy już swoje godziny tam wygrali. No jaki? Crystal Island. Mogę też? Czy będzie działać, czy nie? Nie wiem, czy będzie działać. Wiem, że zawsze były problemy. No. Z tym się zgodzę. A ty wszedłeś?
Jeszcze nie. Jeszcze nie, okej. Ale to powinno mi pokazać na tym, jak wejdę na... No powinno. Arkę. Powinno. Aha, to, jak pokażę, to... no to jest szansa, że wejdziesz, ale... Jak jest jedna osoba, to powinno wtedy pokazać. Dobra. Ale mam ochotę wejść, o Jezu. To ja sobie a, muszę... Ja grałem na takim serwerze mojego kolegi i okazało się, że na tym, tam gdzie są managarmy się respią na zimie, no. Czarne dziury były. To znaczy? I jak, no czarne dziury, jak wciągnęły cię, to wtedy straciłeś jakby postać. Aha. Nie? Takie było zepsute strasznie. Ja grałem na Ragnaroku, bo on miał 3 mapy. Mhm. No więc... Ja chcę widzieć czat, jak to zrobić. Znowu YouTube coś powymyślał i nie ma. Ja, mi działa normalnie. Ja się domyślam, tylko chodzi o to, że... Wiesz, ja tutaj mam studio z YouTube'a włączone, tam gdzie jest moja transmisja. O, pojawiło się w końcu, odświeżyłem i działa. Dobra, już czat widzę. No to najważniejsze. Mi się telefon zepsuł. Dałem sobie FPS. Ja mam 18. Dobrze, co tutaj możemy zrobić? Tak się zastanawiam. To jest serwer prywatny czy serwer oficjalny? Chyba prywatny, niededykowany, tak? Tak, prywatny. Nawet... Crystal Isles? Jaka nazwa? A wiecie, co ja takiego wymyśliłam? Że sama będę się bawić w Arka. To znaczy, że jak się bawić w Arka? Grać. Może ja w roli głównej. A jak się nazywa ten właśnie ten serwer? Pamiętam. Jak się przyciśnie SCS, to wtedy jest pokazane. Niech pan przyjdzie po prostu STS, ja sobie streama zatrzymam i ustawienia tyle. Ustawienia serwera... Czekajcie, inaczej tam, ja za chwilę dołączę. O, spoko. Nie nas, widzę tutaj na escape'ie. Nie ma? To ja gdzieś sobie indziej zobaczę. Było pod ja poszukam, ja poszukam. Też nie? Nie ma tu? Ciekawe ustawienia. Właściciel, ustawienia oswajania, blokady, porzucone. Na pewno będzie na coś w nazwie z Erandirem, to możesz być pewny. Erandir TV for you. Także takiego serwera możesz szukać. Nie odnaleziono. Czasem tak było, że właśnie serwera nie było widać. Zobaczymy, jak ale Astro wejdzie. Teraz mam wyszukiwanie sesji jeszcze raz. Krótkoterminowe i sesje. Zero serwerów pokazuje serwery prywatne, tak? Ale krótkotrwałe tak, krótkotrwałe sesje, no. Tam będzie. Aha, dobrze. Czyli jak pan włączony komputer, to wtedy, tak? Działa. Tak. Jak mam, to jest serwer niededykowany, więc jak jestem w grze, to tam to będzie. To szkoda. Tylko wtedy. Dobrze, w ogóle, bo Argunia, to jest mój. A są jakieś mnożniki? No jest, pozmieniane troszeczkę w ustawieniach, nie pamiętam jak. O, mój hartodziobek. I moje wywki. Trzy wywki. Oj. Ktoś się tu stęsknił. Tak, Bartix, Crystal Ice. Bo tamtego serwera na razie nie będę odpalał, bo nie ma sensu. Więc live'y polecą, jak będziecie chcieli razem pograć na niededykowanym. Dzisiaj chciałem zrobić w zasadzie z solo gry. I pokazać wam, jak wygląda mój solowy save z The Island, czyli tej pierwszej standardowej mapy. Ale Astro jest i jeszcze ktoś może być, więc...
No widać, że stary się Bartix nie ma sensu, jestem ja, jesteś ty, jest Astro. Ewentualnie jeszcze jedna osoba by mogła dołączyć i koniec. To jest to samo co na niededykowanym, a mnie to kosztuje. Mnie to kosztuje, bo serwer cały czas musi być włączony. Trzeba przy nim też robić, czyli też jeszcze czas potrzebuje, żeby przy nim coś robić. To nie jest takie hop-siup. A jak coś się stanie, to potem znowu są problemy i ten, więc... Uznałem, że na razie, dopóki nie mam możliwości zrobienia serwera, gdzie będzie naprawdę możliwa grać w dużej ilości graczy, to nie ma to sensu, ponieważ na niededykowanym dokładnie tyle samo graczy może grać. Jedyny minus taki, że tylko w momencie wtedy, kiedy ja załączę sobie grę, to będzie można było grać. To jest jedyny minus. A mój kolega ma na nitrado.net, coś takiego. No jest coś takiego. Nitrado.net. I on ma za darmo. Na nitrado za darmo? Tak. Z tego co mi się wydaje, tam się płaci co miesiąc coś, no ale mogę sprawdzić. Jeżeli będzie za darmo, to mogę się pokusić na to. Mi mówił, że ma za darmo, że i ile osób tam może grać? Chyba po 45, coś takiego. No to jeśli będzie za darmo 45 osób, to gwarantuję, że to zrobię. Nie wiem, zobaczę teraz. Tylko i ma te dwie mapy jakby za darmo, połączone ze sobą serwery. No rozumiem. Dwa, z dwóch różnych map. On ma trzy i płaci teraz. Mhm. Może jakaś taka promocja jest? Nie wiem. Gra, aha, na jednym 16 osób, na drugim 32, na trzecim 16. Mhm. I na jednym gra 7 osób teraz w tym momencie. Nie pokazuję serwer. Nie pokazuje się? Jaka to nazwa tego serwera? No. Bo nie wiem. Ciekawe, no to będę musiał wyjść jeszcze raz. Xenon, a jaka jest nazwa tego serwera, powiedz mi, Xenon? No Erandir. Erandir, po prostu, dobra, to nie wiem. Zobaczę, tylko wpiszę wszystkie mapy i tyle. Ja nawet nie wiem, co ja tu będę miał do roboty. Ja miałem PvP, ja miałem włączony tryb PvP cały czas. Może teraz zadziała. Ja bym chciała pograć, ale mi tak to działa, jakby chciała, a nie mogło. Tak. Dobrze. Wspólna chatka. Czyli chatka dla każdego. To właśnie tutaj. Co? Zresetuj. Nie słyszę. Zresetuj serwer. Zresetować serwer, okej. Spróbujemy. Co to się stało? Dużych maili, rate'ów dawać nie będę. Takie jakie są, są dobre. A i tak są większe. Zepsuło mi się Ark. Ark, halo. Daj trochę większe oddalanie. Oddalanie chyba jest na maksa. I to jest, o właśnie, to też jest problem w tej mapie. Dobra, wejdziemy do menu głównego, zobaczymy. Moim zdaniem, moja ulubiona mapa to jest Ragnarok i Extinction. A moja Aberration. Aberracja nie jest zła, ale jest ciężka. Na początku, bo potem pewnie już będzie coraz łatwiej, no ale na początku łatwo nie jest. Zresztą prawie jak wszędzie. Dobra, własna gra. No tak samo jak jest Crystal Island. Załóż serwer niededykowany. Tak, nazwa sesji to jest Erandir. A jeszcze tam, wiem ile tam. Dzisiaj rozpią fajne owieczki, dużo ich jest. Gdzie? Na The Crystal Island? Nie, na Aberration. Mhm. I on tylko 6 dni i 4 godziny na tym barku.
raczej. A wie pan, jaki jest kody tak samo jak do tego, do tamtego serwera, że się wpisywało? Ale co? Że na przykład 1, 2, 3, nie wiem, 5 i takie. Chodzi o open i otwarcie adresu IP serwera? Że wejść na Crystal Alice i wtedy wpisać, żeby dołączyć. Join w ogóle. Bo może tak by zadziałało. Prawdopodobnie tak działa to. Ale to jak masz serwer dedykowany i to po IP się da wtedy, tak, ale tutaj tak nie, bo to jest niededykowany, tutaj nie ma IP, no bo to jest serwer tam od nich, a, więc nawet nie znam tych danych. Ja jestem głupi. Mówiłem, że aberracja jest na początku trudna, później może być łatwiej. Chodzi o to, że tam na aberracji już na starcie też dosyć szybko się pojawiają raptory, a wiadomo, jak się nie ma sprzętu, to z raptorem też łatwo nie jest. Ja na początku, jak na pierwszym mapie grałem, pierwszą grę i najłatwiejszym się pojawiłem. Zaraz koło mnie się pojawił ten Spino. No, też mi się tak zdarzyło. Jak sobie niektórzy przypomną i zobaczą. Często. Właśnie chyba nawet na Crystal Isles tutaj to było. Też na Crystal Isles też strasznie. I właśnie od razu miałem takie dinki. Tam był, z tego co wiem, Forus od razu mi wyskoczył, jak się załączyła gra. A mi raz też Baryonyx. Forus, potem z drugiej był chyba Carnotaur. No i tak akurat w sam środek tego wszystkiego wpadłem, więc ja się raz zdenerwowałem, bo chyba 3 razy mi się zespiły pod rząd Spino, bo usuwałem i wchodziłem, bo nie chciałem tego Spino mieć. Wkurzyłem się, wziąłem, gody wpisałem i kill. I killłem go, bo nie chciało mi się. Czyli zcheatowałeś. No kill wpisałem. Jezu. Nie jestem za tego typu rozwiązaniami. Też nie jestem, ale jak ja wchodziłem chyba 3 albo 4 razy, cały czas to samo. Tak, ja bazyliszek. Nowym graczem, strasznie nowym. Też gdzieś wpadłem na bazyliszka i chyba w aberracji. Ja w aberracji wpadłem na 3 karki nosy. I mnie nie złapał, nie zaczęły 3 bić od razu. Dobrze. A bo ja się odrodziłem i znaczy tam, bo zginąłem i odrodziłem się i Ravengery. Całe statko było się na mnie rzuciło. Zapomniałem, że tutaj na tej mapie jest ona tak troszeczkę niedopracowana i dźwięki się włączają. Wcześniej myślałem, że to od gry, a to tak nie do końca, bo na innych mapach dźwięki działają bez problemu. Tutaj tylko jakieś takie problemy są. Na zdrowie. Dobrze. To mój mąż kiknął. Co to? To było kichnięcie? No. Tak głośno. Ja myślałem, że ktoś walnął z armaty. Oczywiście bez urazy. Myślałem, że ktoś czymś walnął, a nie kichnął. Mi nie będzie działać, to zostawiam sobie streama w tle. W sumie też trochę poglądam i idę grać w Among Us. Taka fajna gra. Nie działa mi serwer, nie pokazuje mi. Astro u ciebie jest? Ma? Serwer widoczny? Czy jeszcze nie? Ale właśnie ten. Oj. No. Nie ma? To niedobrze.
No nie. No jak nie będzie widoczny, to ja się wyłączę z tej mapy i przejdę na inną mapę, no bo bez sensu. Jak mam sam grać, to wolę inną pokazać. Idę sobie chyba w coś innego powiem. Czyli nie da się. Co, Astro? A, na przeglądarce sobie pogram trochę. Astro, masz tego Among Us? Among Us? Taka co? Fajna gierka. O kurde. Among Us. Co ty tam do mnie? Amo... Jezu. Ja nie poniemaję twojego języka, przykro mi. Amo Among Us. Mówię ci, że nie poniemają po twoim języku. Ja też nie pani mają, ale ty tylko walisz. Mów. Dobrze, no to wychodzę z tej mapy i wchodzę na The Island. Zapomniałem, że ten gryfek nie ma tyle wytrzymałości. I spadamy. Przyzwyczajenia do innych map, ale no dobrze. Gryfy są bardzo dobre do podróży czasem. Jedyny plus gryfa jest taki, że można z niego strzelać. To jest jedyny plus. W ogóle, on może szybować? Może, on może. Szybować. To też jest nawet fajne. Dużo mięsa zbiera. Na przykład jak ma się owce, to warto gryfem. Mhm. Dobrze, no to w takim razie wychodzę z tej mapy, no bo co, tu będę tak sam. I pokażę wam, co mam na moim serwerze, znaczy na mojej mapie tej podstawowej. Po nieszczęsnych problemach, które się w drugim sezonie pojawiły. Tak, no bo drugi sezon Arka też robiłem na The Island, jak dobrze pamiętam, nie? Czy się mylę? No i potem zacząłem od nowa wszystko, no bo się już inaczej nie dało. Max View napisał coś. Witam, widzę. Także pokażę wam, jak to wygląda. Niestety nie pokażę wam jednego, w zasadzie dwóch dino, bo które były takie dosyć fajne, czyli miałem bardzo fajnego Argenta. Chodzi o kolory oczywiście. Był naprawdę piękny, ale potem niestety zachciało mi się wyskoczyć z Alfą Karnotaura. Znaczy generalnie to nie był problem. Problem był taki, że zwabiłem go do swojego domu i nie zajarzyłem, że on będzie mógł przez ścianę mi atakować to, co jest po drugiej stronie. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, no i w ten sposób tam moje dino były. No i pozjadał mi trochę. No bo to był... A może ten, twój serwer na Ragnaroku? Na Ragnaroku? Ragnarok? No. No to też by nie był głupi pomysł, ale to najpierw wam pokażę, jak wygląda moja mapka tutaj. W sensie... Dinko, o. I potem znalazłem sobie... takie cudo. Tylko trochę ciemno, więc nie widać. A taki najlepszy dino, jaki zginął? Najlepszy mój Karnotaur na 120 levelu, bo to mi zabił kilka. Rexa mi zabił, Karnotaura na 120, Karnotaura, który był do rozmnażania jeszcze jednego, nie pamiętam na którym levelu. Bardzo ładnie upierzonego Argenta, troszeczkę inaczej niż ten, ale kolorystycznie troszeczkę był podobny, w sensie tutaj takie niebieskie końcówki miał, to tam miał takie różowe, a to co tu jest zielone, to było właśnie takie niebieskawe troszeczkę bardziej niż to, tutaj jest taki bardziej turkus. Teraz jest ciemno, więc mało widać,
Ale ten się trafił i był bardzo fajny. Wiem, że można gammę wpisać, ale... zostawię, tak? Za chwileczkę i tak gamma będzie. Gamma to nie jest taki cheat, w sumie. No... Generalnie jak masz noc i masz nic nie widzieć, to jak wpiszesz gammę i będziesz wszystko widzieć, to co, to nie jest cheat? Ale każdy tego używa praktycznie. Ja nie używam. Bo uważam, że jak jest noc, to ma być ciemno. No tak, ale jak ja mam na przykład takie coś, że szukam jakiegoś dinozaura, żeby oswoić, no to wolę włączyć niż jak na przykład, nie wiem, bo ja mam chyba parozaura czy coś takiego, to wszystko jest w życie i w szybkość ruchu i strasznie szybki jest i chcę wszystko widzieć, a tak to zaraz ominę, albo do mnie zaraz jakiś wyskoczy T-Rex albo Giga. W sumie to miałbym jeszcze też takie jedno pytanie, no bo generalnie... O, teraz nie ma. A jest. Nie. Bardziej może do Bartixa, bo on tutaj na S Plusie dużo gra z tego co wiem. Bo mam z S Plusa to coś tutaj fajne, nie? Czyli taki Feeding Trout. Jak się kliknie na nim dłużej, tu można zrobić, żeby się pokazała ta cała ramka. I tu jest ta ramka. Widać, nie? I to jest w tym w polu wszystko, co się znajduje. To znaczy, że z tego będzie mogło jeść. Ale co zrobić, żeby się nie pojawiało to coś zielone, bo mnie to wkurza i irytuje. A wiem, że to na pewno jest z tego. I ja mam pomysł. Najlepiej będzie wyburzyć i tego w ogóle nie będzie. No tak by to było, że tego by nie było, jakbym to wyburzył. Wystarczy, że to podniosę i tego nie będzie, ale ja chcę, żeby to tutaj działało, funkcjonowało, więc no jest to potrzebne. To jest mój karmnik i stamtąd moje dino muszą jeść, więc... więc bez tego. Gra ktoś w Fortnite'a? Ja nie gram we Fortnite'a. Ja mogę zagrać. Ja nie gram we Fortnite'a. A w Minecrafta? Bardziej w jakieś strategie może bym zagrał. Minecraft. Jakby ktoś chciał pograć na przykład w Starcrafta dwójeczkę. Nie znam. Nie znam takich gier. Starcrafta dwójki? No chyba sobie żartujecie. No. Nope. Przecież to jest jedna z gier, która jest na mistrzostwach różnych w e-sporcie. Ja sama nie znam. Ja mam CS. No właśnie CS i StarCraft 2 to główne gry, które są w e-sport, w spotku nawet były przecież mistrzostwa. Właśnie nie interesuję tym e-sportem. No ja też nie, ale StarCraft to jest bardzo kultowa gra. Jaka nazwa? StarCraft. A Warcrafta znacie? No to StarCraft to jest coś a la Warcraft, tylko że w kosmosie. Też przez Blizzarda zrobione. Och, och. Żeby takiej gry nie znać. Ale to pewnie nie gracie w strategię, dlatego nie znacie. Ja gram w Minecrafta. To do strategii za bardzo się nie należy. Ragnarok. Dobrze, włączymy Ragnaroka. Zobaczymy. Nie grałem na Ragnaroku, więc chcę, zobaczymy. Chcę twoim zdaniem Minecraft jest strategiczną grą? Moim zdaniem tak, bardzo. Jak trzeba myśleć, jak nie wiem. Jak jeszcze robię speedruny, o Jezu, tak to trzeba myśleć. Jak to trzeba wszystko słuchać. Ale to nie jest RTS. No. Dobrze, włączam Ragnaroka, zobaczymy. W taką fajną grę Margonem. Ej, fajne mam profilowe na Discordzie. Nie widziałem. Drugi raz się pytasz już. No bo nikt mi nie odpowiedział. A w sensie tutaj zapytać. To coś, co się w tym kółeczku pokazuje, tak? Jakieś no, taka różowa świnka, czy to? To jest ten. Nie wiem, bo stąd nie widzę, bo to malutkie jest. Widzę tylko, że coś różowego tam jest. Przycisnąć na jego nick i tyle. Jakie to słodkie jest.
To jest ten, to jest Genesis, jak to się nazywało? Ja wiem, o co chodzi, wiem. A co, ja mam fajnego SpongeBoba? No, kozyskiego. A, wiem co to jest, ten taki malutki lot chodzący też, kojarzę. To jest, a to nie jest ten skoczek taki? To jest Paweł Jumper. No właśnie, skoczek. Nie, to jest ten jakiś Fox. Radir, a mam pytanie, ty znasz tego? Taką grę Margonem? Nie. Czyli list. Ale to szkoda, bo ta gra ma chyba 14 lat i jest z polskich twórców. Z polskich twórców też znam parę ciekawych gier. To jest taka gra na przeglądarce. A nie, przeglądarkowych nie lubię, więc... Ale ona jest fajna, to po live możesz sobie sprawdzić, bo naprawdę polecam. Co jest z tym Markiem? Wczytuję, dobrze. Musimy poczekać w takim razie. No, CS-a może sobie zainstaluję, bo mam CS-a, kiedyś grałem troszkę, ale jakoś tak w sumie. Jakby się znalazło parę osób, to może bym się skusił, żeby pograć w teamie. Ale w CS-a raczej dobry nie będę, bo tak jak mówię, nie grałem za dużo. Ja jestem głupcem. Ja jestem głupą. Do mojego siostrzeńca, tak, coś tutaj grałem. Znaczy sprawdziłem sobie chyba i widzę, że tylko jakiś szałasik. Ej, serio? Nawet nie wiedziałem, że tutaj mam takie coś. Co masz? Szałasik. Żółwia mam. Szałasik. Kiedy? I żółwia mam? No faktycznie. No. I Dilo. Ja żółwia w ogóle nie oswajam. Jak już to ja zabijam, też. Bo... Ja też, ale widocznie tu nic innego nie było ciekawego, a potrzebowałem, żeby coś zbierało jagody czy coś, nie wiem. Nie mam pojęcia, bo tak jak mówię, nie grałem na tej mapie długo, zresztą widać, bo tylko szałas udało mi się wybudować i mam proce. Coś jeszcze mam ciekawego? Tak samo, Erandir. Ty mi mówisz, że ten... Bartek mi mówi, że dawaj 1v1. No jak ja nie grałem chyba z 2 lata w CS-a. Dobrze, to ja może dla was zrobię tą przyjemność i zainstaluję CS-a i kiedyś pogramy. Kto mi wyłączył ten? Co ci wyłączył? Muta ci dał? Wyłączenie dźwięku na serwerze. Na serwerze? Czy na Discordzie? Tak. Nie wiem, może ja coś poprzyciskałem? Nie, ale wątpię. A masz włączonego już? Nie, no jesteś, bo cię słychać. Ale nie, bo ja was nie słyszałem. Aha, ale to może coś kliknąłeś sobie. Dobra. W takim razie zaczynamy tutaj zwiedzanie mapy, bo nawet nie wiem co tu jest i co tu robić. Znaczy co tu robić, trzeba się rozbudować, więc potrzebny mi będzie... Który w ogóle mam level? Od tego trzeba zacząć. Ej, co mnie wyrzucasz? Kto cię wyrzuca? Ja nic nie wyrzuciłem. Kto? Ktoś mnie przerzucił. 9 level. Ja cię nie przerzuciłem. No, właśnie tylko jest... Ty albo... A, ja nie, bo ja w grze jestem, więc raczej nie zrobiłem. Ja, teraz nie, kojarzę albo... troszeczkę tą część mapy, więc troszeczkę faktycznie tu ja nawet nie mam moda na Discordzie. Ale masz, moderator YouTube i też masz takie same... Funkcje. Funkcje, no to samo możesz robić. Tak samo Eradir. Jako admin. Mm-hmm. Tak samo. Prastare ugotowane mięso. Mi też proszę dać tego moderatora. Ja nie umiem, to Radir musi dać albo moderator. W sumie jestem moderatorem Discord. Radir dać mu. Możesz dać. Daj mi. Chociaż nie wiem po co, no ale ja możesz dać. Ja bym nie dawał wszystkim. Masz 3 rangi starszy ci. No chopie. Dobrze, to słaby to level. Czas coś tu porobić, żeby zwiększyć level. Kurde, nic nie pokazuje. Zaraz zobaczymy, co ja w ogóle umiem budować. To też istotne. A widzisz, spróbuj mnie wyciszyć. Aha, już wiem co. Czyli pójdziemy tak, upgrade station i te sprawy.
Co tu w ogóle potrzeba? Punkty potrzeba. Co za jakiś lamus mnie tutaj wycisza? Czy Sławki mi włącza? Ja cię nie wyciszyłem. Coś się chyba zepsuło. Ojej. On ma 1000... Co? Ten, jak on się nazywa? Żółw ma 1200... Chopie, masz mi dać Wondera. Co ma? Gadaj tam. O, 1300 HP zdrowia. No, bo to żółw. Ja nie widziałem, ja nigdy go nie osłyszałem. Na przykład w żółwie mają sporo życia, ten ma w ogóle 39 level, więc... Na Discordzie już nie. Czego nie słychać? Keksika. Na Discordzie nie słychać. No to jest wyciszone na Discordzie. Jeszcze raz. Teraz słychać mnie? Słychać teraz mnie? Ali, halo, słychać mnie? Nie słychać. Ja słyszę, ale to... No nie ja słychać. Słyszę. I odpowiadam na moje pytanie. Nie słychać. co jest? To się rozklekotało. Ja cię wziąłem na inny kanał i jeszcze raz cię przerzuciłem na ten i myślałam, że będzie działać. Znowu Astro. To Astro. Co? Co Astro? No, co chcesz? Ktoś ci te ja cię pytam, Kali, co Astro? A nie ciebie. Dobra, ja założę serwer Arka. Na tym, bo nic nie widzę. Ja idę grać w taką fajną gierę. A Radir, jak będziesz chciał, no to zobacz sobie potem na grę, taką się nazywa Among Us. Po prostu. A Radir, gdzie się ustawiało, że możesz tam sobie stakować? W sensie? No stakować rzeczy, nie po 40 na przykład mięsa, tylko po dwa koła. Ale to trzeba mieć moda. Aha. A to jaki jest kod? Zaraz ci powiem, czekaj. Ja coś idę. Tam ze stack było. Jak znajdę nazwę, to ci podam. Stack. Coś tam, ultra stack. Takiego używam tutaj u mnie. Dobra, zaraz zobaczymy. Łuk i kamienna strzała. Ty wziąłeś to z 4 gwiazdkami. Chyba tak. To jest... Nie, jeszcze mam jakiś fajny stack. Nie, ultra stack. Ultra stack, tego ja używam. A to tutaj tego takiego czegoś nie mam. Ultra stack? A nie, mam. Z jakimś takim ziomkiem dziwnie tańczącym. A nie wiem, nie pamiętam jak to wygląda, ale wiem, że tak się nazywa. Ultra stack. Ja chyba wezmę high stack. Tutaj widzę, że po 10 kabierze. No u mnie też po 10 zbiera. W sumie to tak, zrobimy. Ogarniemy sobie jakiś łuk. To już co, zawsze coś lepiej, nie? Dobra. I zrobimy sobie strzały. Aż 15, wow. No Bartix, teraz... ja prowadzę live'a, więc na pewno nie będę oglądał. To możesz być pewny.
Okej, tu bierzemy ten pochodnie, a damy sobie niech będzie pochodnia. To czemu tutaj mam to tu? No ja wiem, że chodzi ci o kogoś innego, ale nikt inny nie odpowiada, więc... A takie w ogóle pytanie, czy wy gracie w jakieś gry strategiczne ogólnie, czy nie bardzo? Ja wiem. Tak, chyba sobie. No właśnie, tak myślałem. Ja zapomniałam nazwy, jak się ta gra nazywa, ale jest słodka jak bajka. To znaczy? Będę musiała poszukać. Ten to ja sobie zrobię serwer i może tobie się pokaże Randir. No teraz to ja nie wiem, czy będę próbował wejść. A co, z jaką mapą w ogóle? Też chyba Ragnarok. No. Moszek. Chodź tu. Może ty chcesz być oswojony. Prastare mięsorowe mięso ryby. Serio? Czemu wy takie rzeczy tutaj chcecie? Wiesz, na tym levelu to ja tam nic nie znajdę takiego. No dobrze. Trzeba byłoby znaleźć dobre miejsce na bazę jakąś czy coś. Nie wygląda to tutaj jakoś źle, ale nie wiem, czy jest to idealne miejsce. Tam też fajnie wygląda. Nie wiem czemu, ale zawsze na plaży buduję. No dobra, nie zawsze. Na The Island nie mam na plaży. Mam na wodospadzie. Może dlatego, że tam jest spokojniej. Jest Bronto. Mógłbym go zestrzelić może. Chociaż byłoby ciężko z tym levelem. Dobra, na chwilę za dwóch okay. Muszę. Przydałby się jakiś... A zobaczymy, co my tu mamy. Jakieś siodełko może i parazaura bym sobie oswoił. Narkotyki... Tak, siodło na parazaura. Rayman Legends. A Rayman. Raymana kojarzę. To jest zręcznościówka. Właśnie w to gram. Aha. Też. Hey. Taka do dzieci była. Taka słodkie. Z tego co pamiętam. Takimi pięściami strzela, nie? No. Kojarzę to jeszcze z lat dzieciństwa. Ale to jest takie fajne. Dobrze, to myślę, że tutaj gdzieś będziemy zaczynali budować coś drewnianego. Polecam szybciej levele, jak się buduje, więc spoko. Tylko trzeba jakąś miejscówę fajną znaleźć. A nie wiem, gdzie tu jest fajna miejscówa jeszcze. W zasadzie każda. Może być fajna. O, tych ptaków nienawidzę. DJ Archie czasem streamuje tą gierkę. Raymana? Ciekawe. No. Jakbym dobrze poszperał, może bym gdzieś znalazł Raymana. Tutaj to nawet całkiem przyzwoicie wygląda. Gdyby nie... A tam...
Zresztą zobaczymy jeszcze z tej strony. Powiem wam, że nawet to ładnie wygląda tutaj wszystko. Przyroda. Zwierzątka. Tak. O, wodospad widzę. To może być dobre miejsce. To może być dobre miejsce. A jak na tamtą stronę przejść? Mój dilo do wody wpadł, no ale trudno. Jestem. Okej. Ja bym tam musiał pójść. Tam zobaczyć, bo tam mi się podoba. Bardzo fajnie wygląda. Tam bym zaczął coś budować. Oj, tych ptaków tu nie lubię. Tak? Znasz Rayman? To jest gra, gra. Czy ktoś? Gra. Nie, niestety nie znam. No widzisz? Gra zręcznościowo-platformowa. Jak dobrze pamiętam. Na pewno zręcznościowa platformówka to nie jestem pewien, ale chyba tak. I niby dla dzieci. Tak. Podobno dla dzieci. Wszyscy w nią grają. Jak to powiedział, że gry do dzieci to nie są fajne gry. Bartix, a ty dawaj na Discorda mi tu. Dobra, odpalam serwer. Piąteczka. Ale nie to ten. Jeśli byłeś, to możesz dołączyć. Okej. Zobaczymy. Oskar się pyta, czy może grać. A czy może grać? No oczywiście, że może. Ja mu nie bronię. Bardziej bym się zapytał, czy jest w stanie tutaj się dołączyć. Bo z tym to są problemy. No. Astro nie potrafi znaleźć serwera. Podejrzewam, że tak może to wyglądać, że się nie będzie dało dołączyć. Dobrze wiemy, jak te serwery Arka działają, więc co się tutaj dziwić. No. Nawet jak się ma serwer na swoim komputerze, to nie jest jakoś super rewelacyjne. Ale przynajmniej mniej zawodne niż to. Bo przynajmniej da się na nie wejść, jak już działają. Prawda. Ale też minusy to ma. A, on gra na Xboxie. A, no to powiem tak, może się nie udać. Może się chyba na pewno nie udać. Spadłem. Mam nadzieję, że tu nic nie ma, co mnie chce zjeść. PlayStation 4 da radę. Skąd wiesz? Dużo rzeczy wiem. W sensie mówisz, jak ktoś gra na Steamie i z PlayStation i z PC razem się połączą, o to ci chodzi? No. Jest to prawdopodobne, bo na PlayStation chyba też Steam jest, tak? Czy nie? No właśnie, jest. I może dlatego. I też słyszałam, że darmowe gry można kupić. Darmowe gry kupić? No, na PlayStation 4. Wow, nie wierzę. Takie suchy mi doszły. Na PlayStation darmowe gry. Tego jeszcze nie było. Astro, wiesz coś o tym? Co? Czy na PlayStation są Ale jakieś gry za darmo?
Ja tu ten sobie ustawię mojego człowieczka. Niektórzy na Twitchu robią live'y z PlayStation 4. No to pewnie ten, zagraniczny. Coś mi ukradł. Nie. Coś mi ukradł. Mój kolega jeden robi. Oddaj. Dobra, zapraszam na serwer. Oddaj. Hej. Złodzieju. Randir, jakby coś możesz dołączyć tak. Na serwer mój. Ile on ma tego życia? Dobra, zbierzmy sobie coś podstawowego. Znaczy, ciupkę mam tam powiększone, że szybciej tam się lekko zbiera, ale to nie, tak niedużo. No. A masz. Astro. Bertix coś do ciebie napisał. Co? Masz czata? Co? Znaczy co? Czyli co? Przeczytaj na czacie. No czytam, ale no i dobrze, że dał mody. Ode mnie to cały czas mówił. Daj mody. A teraz nie chcę modów. Na MS Plus, bo nie chciał mi się ściągać SS. A, o SS-a chodziło. A nie mam podróby. Bo sprawdzałem wszystkie S Plusa czy SS? Były same na S Plus jest lepszy niż SS. Miałem ostatnio problemy z SS-em. Chyba z innym SS-em, nie wiem, tego tam jest tyle. Ale SS Open Source był do bani. Dlatego ja mam S plusa. To, ale skoro on widzi ten mój serwer, to niech dołączy. No, może. Artyk dołączaj. A bo Erandir, ten, spróbuj do mnie już dołączyć. Moment. Wrócę się gdzieś, albo w sumie to bez znaczenia, nie muszę się wracać. To i tak jest, tylko mapa taka byle była. Na razie tutaj nic konkretnego nie co robię. Co jest? Czemu ja te drzewo niszczę ponad minutę? Bo dałeś małe obrażenia. Mi nie. Zmniejszyłeś obrażenia zadawane przy właśnie zbijaniu. Chyba tak. Ja ci mogę pokazać, jakie ja ustawienia używam na serwery. Teraz. Ten. Ten albo dobra, jest spokojny, się trochę więcej pobije. Załączymy sobie. Upgrade Station sobie zadałeś, moda? Tak, no jest to mam dobrze. Upgrade Station. No to jak sobie zrobisz lepszy sprzęcik, to szybciej ci będzie biło. I kłam, o co chodzi temu? To jest podróba? A to nie jest podróba, bo nie wszystkie ma podróby. Były na każdy jest swój mod, każdy ktoś go zrobił, także to nie podróby. A jak nazwałeś serwer? Astro. Nie odnaleziono sesji. To sobie teraz zesetuj może. Astro zero. No. O, czyli zero. Jest. Tak? Ragnarok. No tak. I na SW2. SW2. SW2? Tak. Co to znaczy SW2?
Southwest. Nie, nie wiem. Nie kojarzę tego. Czyli... południowy zachód, jak dobrze to... Tak? South. Południe, west to jest zachód. SW2 po prostu. Jak się wczyta. No coś się wczytuje, więc chyba się uda. O, ciuszki już mogę. SW2. SW2. Tak. A czemu w tym miejscu? No tak się zrozumiałem. U góry byłoby lepiej. Tam było ładniej. Ale dobra. No to niebezpieczniej. Gdzie? Tam były tylko tricki i parazaury. Tam nie było nic niebezpiecznego. Dobra. A w zasadzie to nic nie będę robił, po prostu zmienię tylko nazwę i już. Ale się szybko niszczą te rzeczy. Dobra, gdzie jesteś? Nie wiem, gdzieś się pojawiam. Widzę góry zimowe. Gdzieś tutaj pojedę. O, widzę cię. Chyba. Czekaj, biegnę do ciebie. Siema! Siema! Jestem. Słychać mnie, tak? To no. Dobrze. To ten, przyjmij moje zapro. Fajnie przebiegł. Ale ty mały jesteś. Jakiś stary. No tak, bo sobie taką zrobiłem postać. Dobra, zaproszenie, jak mam przyjąć zaproszenie? Nic nie widzę. Musisz na mnie ten przytrzymać. Zaakceptuj zaproszenie. I ten, zaakceptuj. No. Już. Dobra. Jeśli ktoś chce pograć, zapraszam. Chyba trochę za mocno zbieranie dalej. Dlaczego? Bo z jednego drzewka zebrałem ponad 100. A bo to zależy od drzewka. Może. Ale z tych raczej nie powinno aż tak dużo lecieć. No, czyli coś chyba trochę tak... Ciekę pciem. No, tak. I jakby co udźwignąłem na maksa. To znaczy? No, że ten, że na przykład po jednym levelu będzie ci dawał ze 60 do udźwigu. Bo nie chciało mi się mieć ze 200 udźwigu i... tak błędzić wokół. I levele coś szybko lecą. No, miałem większe, ale trochę tam zmniejszyłem. To ten idziemy w górę czy coś? No, na razie po prostu leveluję. Wyłącz mikro w tym arku, jakbyś mógł. Wyłączyć? No, bo takie eszko idzie, że mam. Ale mam wyłączone w arku. O, teraz jest git. Ale cicho. Dobra, git. Gdzie ty jesteś? Gdzieś tu, obok. Co
co to jest te 31N 27, aha, że 27 metrów ode mnie jesteś, dobra. To widzę. Tak, właśnie takie coś widać. Aha, czyli dobra, ty będziesz mnie widział, dobra, to ja idę w górę. W sensie, że gdzie? No, w górę. Dobra, już mam proce. Kamyczki 12. Chcę sobie pozbieram kamyczków. Trochę chyba zbieranie z nich tam mniejsze i szybsze chyba wbicie. No tak, trzeba zwiększyć ilość obrażeń zadawane właśnie ze zbieractwa, a nie wiem co tam przestawiałeś, że tak dużo leci, no ale... No właśnie ten, też jak się dziwię. Ja potem tylko tak, jeżeli chodzi o ilość BD, czy XP, to nie zwiększam normalnie, ale zwiększam na przykład ilość dostawanych punktów doświadczenia za zbieranie i za budowanie i za zabijanie. No ja aż tak dużo tego nie dodałem. Znaczy tak tylko mówię, nie ogólnie, ale tak sobie poustawiałem. Spoko. O nie, złodziej mnie goni. Jeszcze tam żadnego zwierzaczka nie widziałam. Jak to nie? Pełno zwierzaków. Tylko się chowają wszystkie. Trzeba być cicho. Jednak. No ile ty masz życia? O, spałem. Kogo? Tego złodziejaszka. O! Też go właśnie teraz zauważyłem. Idzie tu. Jakby co trochę też podwiększyłem... A spyglasa wrzuciłeś? Zdrowie. Astro. Spyglasa wrzuciłeś? Okay. No tak. A jakby co tam, trochę dałem większe żyćko dinozaurom. A to po co? Nieoswajalnym. No tak, żeby tak na przykład jak... Żeby było trudniej, żeby zabić. No. I żeby na przykład jakbyśmy coś usypiali, to żeby na przykład od razu nie padło. A to nie padnie od Wiesz, razu. Wiesz, na przykład cię bije. No, jak się by biło z czymś na pewno, to by szybko padło. Wystarczy, że masz broń, którą masz nie upgrade'owaną i... Gdzie ten Rex znikł? Szybko nad wodę. A i właśnie ten trochę zmniejszę, żeby było mniejsze pragnienie. No to też zawsze zmieniam. O, widzę Rexa, widzę Rexa. Biega sobie. O, widzę cię. Zniknął, bo zobaczył Erandira. Tak, bo jak się rozbuduje, to go zestrzela. Się boi. Tam widzę, że są tereny pustynne raczej. O, chyba tak coś czuję. O. A może tu gdzieś będziemy się budowali. Tutaj widzę taką wodę gdzieś. Jakieś ładne drzewka. A my się na jakieś tam... Ja bym na razie, wiesz, gdzie zamieszkał? Cześć, to jest chyba tutaj. Widzisz mnie, gdzie idę? Na roku. Nie wiem, czy na Ragnaroku, czy na Valguero jest właśnie taki zameczek. A Valguero chyba. No, chyba tak samo myślę. To gdzieś chyba w górze się ten... Ja tutaj widzę taką fajną, ciekawą... Nie wiem, czy to jest ciekawa miejscowa, ale z daleka przynajmniej dobrze wygląda. Biegnę tam na razie, zobaczę co to jest. Myślę, że tam nie będzie nic, co będzie chciało mnie zjeść. Bo tutaj widzę, dużo kamieni jest, to jest bardzo duży plus. O, będzie można dusza. Ładnie sobie nazbierać Deodicurusem. Będzie Także będę mógł budować, to jest to co lubię.
A i ten, też są wysokie poziomy. Czego? Dino? Dino. No dobrze. O, pachę chyba widzę. Dobrze, co tutaj jest? O, już alozaury widzę. Alozaury, to gdzieś ty pobiegł. Alusia. Do góry jakieś. Trochę w prawo. O. 55 z tego. O, kolejne. Kolejny reksio. Kolejny reksio, to tu chyba się nie będę budował. O, tu są stegozaury. I tu widzę takie fajne miejsce nawet. O, może tu gdzieś. Ej, to ten zmienić ustawienia teraz? Szybko ten zetować serwer? Myślę, że nie, później. Bo może być potem tak, że raczej będę miał problem z dołączeniem się. Więc jak już jesteśmy, to na razie zostawmy tak jak jest. Dobra. Zauważyliście, że są inne drzewa? A nie są inne. Te drzewka już widziałem niejednokrotnie. Ja tak one są na The Island. Koło mojej bazy też takie rosną. Tylko pamiętaj, Randy, że tutaj się respią 3 giga. To znaczy? Na jednej mapie. 3 giga tylko? Tak, tylko 3. Czyli dobrze czy źle? Źle. Że mało? Bo... Jak mało? Jak na The Island się respi tylko jeden? No, tam nie znalazłem, ale tak, szukałem. Ja ci powiem, że szukaj w takiej... Na no górach, właśnie w górach szukałem, ja w górach i nie znalazłem jeszcze. Znaczy na tak, górze. Tak, na górze, tam jest nawet taki fajny wulkan. Cześć, gdzie ty na jesteś? Na plaży, prawie. Ja jestem obok. Ja ciebie Reksia. Widzę, jesteś 640 metrów ode mnie. No. Ja tutaj znalazłem taką miejscówkę jakąś. Się zastanawiam, czy tu gdzieś nie zacząć budować. Tu może być w miarę bezpiecznie. O, Reksiu się na mnie zagrował. No to masz problem. Chyba, że gdzieś tam masz dino po drodze, to jak przebiegniesz, to się zagruje o, ty koło, kurde, koło on... innego. Dobra, idę na Bronto. No, idę to on Bronto. Się zagruje na Bronto. Tylko najgorzej, bo on wszedł po górce. No, bo on chodzi po górkach. O, ty kurde. Uciekać. No, jeszcze mrówki mi gonią. O, jaki fajny tek. Jaki tek fajny parazał. 66. O. No muchy, zostawcie mnie wredne. 180. Help me. No nie, dziś jest tu Rex. Ja zginę. Astro, masz szczęście. Jak się blisko Rexa chodzi, to potem tak jest. Zginąłem od... Ważki. Ważki? Kurczę, Dodo trzeba było 4 razy dźgnąć, żeby padło. No, to Haim chyba za duże ten dałem. No to teraz spróbuj zabić takiego Rexa. Auć. Tricki, głupie ptaki, których nie znoszę. Dobra, odrodnij się trochę dalej. A niech tu kiedyś podleci. Widzisz, Andri? Tak daleko jesteś ode mnie. Właśnie nie widzę. A nie tepa cię? A tak. 10 tysięcy metrów. No. Tak daleko żeśmy poszli? Nie, ja poszłem. Ten, bo no, zginąłem. To, nie respiłeś się w tym samym miejscu? No nie, trochę chciałem dalej. Mhm. Dobrze, popatrzmy co tu mamy. Ja chyba gdzieś tu zaraz zacznę się budować. Poczekaj. O, Dilo. O, słyszę, że coś mnie chce atakować. O, jest. Skubany coś mi ukradł. A, krzemień. Serio? Ej, ile ich tu jest? No chyba se jaja robicie. Po 16 obrażeń tylko zadaję, serio? O matko. Co to za rejty tutaj mamy?
A każdy mnie okrada z czegoś. Skórę mi ukradł. Randir chyba sobie teraz nie wyobrazi, co się obok mnie zrespiło. Reksio. Coś większego. Większego? No to co większego? Tylko giga może być większy. No. No to gdzieś ci się respił? Dobra, jedno dilo padło. Boże! Zagrował się na mnie! I drugie padło. Dobrze, zabiłem obu. O, widzę jakąś zwierzę! O nie, dobra. Nie zagrał się. Żyje. Randir, szczęście. Żyje. No, to szczęście. No. Dobrze, co my tu mamy? Tak. Coś mnie znów bije. A narkoberki mi ukradł. Co za skubaniec. Jeszcze raz. Gdzie on jest? Fajnie biegnie. Sam se nazbieraj, a nie kradnij. Kradzieju jeden. Ej, Bartek dołączył? Nie wiem. No, masz za swoje. A jeszcze znowu następny tutaj coś chce ukraść. No tak, dołączył. Kompi jeszcze. Serio? Bo pisze, że jest. I ma 5, 5 level. Ja jestem w jakiejś wieży. Nawet kompi trzeba tyle razy bić, że masakra. No. Coś tak nie bardzo z tymi ustawieniami. No, coś trochę tak przekiepsiłem. Ciemię? Co to za wieża? Fajnie tu. Ciekawe, czy tam przepłynę. Aha, ledwo żyję, to raczej nie przepłynę. I patrząc pod wodę, jest duże prawdopodobieństwo, że nie przeżyję. Zginąłem specjalnie. No weź teraz Randir, wyjdź i odpal swój. Zobaczymy, czy teraz. Ale co swoje odpalić? No tego. Velguero? Czy Ragnaroka? Ragnaroka. Ragnaroka. Okej.
widzę, że Bartek jest na serwerze moim. To się nie odzywa. Oczywiście na Discordzie. Zamykam za 3, 2, 1 serwer. Tu. Moszek. Ciekawe, co by chciał. Gotowane, prastare mięso. Serio? A tu drugi. Może ten coś lepszego. Tinaberki! O! Mam czy nie mam? Mam! Ależ proszę. No. Od razu lepiej. Ciekawe imię. Głodny jest, no to trzeba się gdzieś rozbudować, jakieś ognisko zrobić. Chyba tutaj nic ciekawego nie będzie. No wiecie co, ja chyba kończę. Czemu? Les chyba sobie Netflixa oglądać. Netflixa? A co tam oglądasz ciekawego na Netflixie? A, fajny serial. Różne ten. Bo też oglądam często. A sobie tak? Teraz. Teraz sobie zacząłem Lucyferka oglądać. To nie oglądałem akurat.
Właśnie jeden youtuber Galeria Horroru recenzjował Lucyfera. No i? No i jeszcze nie oglądałam. W sensie serialu czy recenzji? Serial z recenzją. A, spoko jest, powiem. Ja tam nie mam Netflixa. Ja mam CDA. CDA. Ja mam jeszcze HBO Go. Tak. Dobra, to ten, do okej, zobaczenia. To na razie. A my się pobiegamy troszeczkę tutaj. Miłego seansu. A ja live, na live będę cały czas, ja mam na telefonie. Koniec. Dobra, to dozo. No to w takim razie... Spoko. Albo dobra, pobiegam troszeczkę tutaj może. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Pa, pa. Ciężko znaleźć jakieś fajne miejsce. Gdzie będzie woda? Witam, znów przyszedłem. O, witam. W ogóle podłoże jakieś... No właśnie o to chodzi. Tutaj widzę... O. Dilo. Zrobimy sobie trochę strzał i może wystrzelamy troszeczkę dilo. Przy okazji, co my możemy się jeszcze nauczyć? Tu jeszcze trzeba trochę ścian się nauczyć budować. Tak jest, framuga drewniana. To. Co tu jeszcze takiego jest, co by się przydało? Drewniany sufit zdecydowanie tak. I zadaszenie potem i te trójkąty, ale to później chyba. O, i schody. Tak, bez tego się nie da. Wszystko musi być. A do której dzisiaj będzie live? Myślę, że maksymalnie jeszcze godzinę. Okej. Dobrze, myślę, że to jest dobre miejsce, bardzo fajne, bo proste. Teraz pytanie, jak daleko mamy do wody. W zasadzie aż tak tragicznie nie jest. Kanalizację bym doprowadził jakoś. Tak, myślę, że tutaj się zaczniemy budować. To będzie dobre miejsce. Co nam potrzebne? Drewno, włókno i słoma. No to, Moszek, co ty tam masz? To mamy. Co prawda nie za wiele, ale jest. Tak, Bartix. Nie miałem czata włączonego, teraz się dopiero zorientowałem, więc...
Właśnie tego się obawiam. Wiesz, tego się obawiam, że z takiego czegoś może spadać coś. Ale generalnie biorę poprawkę na to, że nie będę miał bezpośrednio z tym tutaj miejsca, czyli wybuduję sobie tutaj też ścianę, że jak coś spadnie, to i tak nie przejdzie. Taki mój plan. Bo tu i tak jest dużo przestrzeni, więc wystarczy się zabudować z każdej strony i nie powinno być problemu. Bo tak, wiem o co chodzi. Nie powinno się budować tak, że wykorzystuje się to jako teren jakby zabudowy, bo właśnie z góry mogą spadać dinki, które gonią inne na przykład. Na przykład raptory goniące za jakimś dino mogą też spaść ładnie, goniąc go. Więc tak to wygląda. Wiem o co chodzi. Zrzut się tutaj robi? Nic nie wiem. Jeszcze nie widziałem tu żadnego zrzutu, więc ciężko powiedzieć. Ale i tak miejsce mi się podoba. Więc ja się tutaj zacznę rozbudowywać. A co z tego wyjdzie, to się okaże w przyszłości. To jest tylko początkowa baza po to, żeby sobie wylewelować, żeby cokolwiek mieć, żeby sobie skraftować. A jak już będziemy mieli latające dinki, wtedy po prostu sobie mapkę przejrzymy już z lotu ptaka i nie powinno być problemu. Moshop, stój. Ty za mną nie łaź, ja idę sobie po drewno. Coś ja chciałam powiedzieć. Na drzewie fajne domki się robią. Tak, można takie platformy budować, zgadza się. One są w późniejszych levelach. Tam dosyć daleko nawet. Ale w cholerę surowców trzeba. Z tego co widziałem. W szczególności metalu. Widziałam na Tak, bo ja filmiku. nawet chciałem sobie wybudować takie platformy na drzewach, gdzie ule są. Na mapie, tutaj The Island, na której gram, tam gdzie to co pokazywałem na początku, gdzie mam tego argenta takiego kolorowego, to chciałem sobie takie platformy właśnie na drzewach zrobić, żeby miód sobie zbierać. Na początku, bo potrzebne jest 50 miodów, żeby zrobić w ogóle swój ul. No. Ale niestety potem zobaczyłem Alfę Karno, z których tam było mnóstwo, bo zawsze wybijałem. A jednego chciałem podprowadzić pod swoją posiadłość, bo tam miałem roślinki, które miały strzelać do niego i tak jakoś nie poszło po mojej myśli wtedy. Znaczy platforma tylko po to, żeby nie, żeby tam jakąś bazę budować na platformie. Ona jest generalnie po to tylko, żeby tam gdzieś można było wylądować i sobie coś zabrać jak trzeba. I tylko tyle. Raczej bym nie budował bazy z platform. Ale widziałem, że budowali takie i to całkiem ciekawy ten na niektórych mapach. I takie Tak, ale duże. w jaskiniach, na przykład na stalaktytach. Mi się podobają na drzewie. Dobrze, drewno. Dużo drewna potrzeba, no ale to cóż. Dopóki nie mamy ulepszonych narzędzi, to będzie to troszeczkę trwało. Trzeba jak najszybciej też upgrade station sobie zrobić, metalu później nazbierać. Czy już nawet nie pamiętam, na którym levelu to wszystko jest. Tak, czytam, czytam, ale na razie Velguero nie będę sobie włączał. Ragnaroka sobie zostawię. Jak już tu jestem, to sobie tutaj troszeczkę pogram. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, jeszcze około godziny live, czyli do godziny 22. Więc takie przeskakiwanie już też nie ma jakoś specjalnie sensu, więc... A potem się zastanowię, może zainstaluję CS-a.
I może w końcu też pogramy w coś innego niż w Arka razem. CS też jest fajny. No, myślę, że jak będzie ekipa, to mogę spróbować pograć. Nawet nie umiejąc. Ja trochę grałem w CS-a, więc nie jest jakoś tragicznie. Coś tam mniej więcej pamiętam, ale to było przynajmniej z rok temu, jak nie więcej, jak ostatnio grałem w CS-a. A znasz youtubera, nazywa się Liechtenstein. Nie, nie kojarzę. Liechtenstein kojarzy mi się z czymś innym. Fajne memy robi z CS-a właśnie. I co to jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, i fajnie by było, jakby się udało zagrać w jakąś fajną strategię. Chociażby w StarCrafta dwójeczkę. A właśnie mi się przypomniało, StarCraft jest za darmo. Wiesz, w wersji podstawowej bez dodatków. A co ważniejsze, jak ktoś ma dodatki i jest założycielem gry, to wszyscy, którzy grają, też z tych dodatków korzystają. Więc no. A dawno nie grałem w StarCraft. Także jak ktoś byłby chętny, to wystarczy sobie zainstalować Origin. Nie, przepraszam, Battle.neta. I na Battle.necie jest... witaj Kuba, witaj. Jest do pobrania StarCraft 2. Nie tylko, bo tam jeszcze jest też pewnie już znana wam karcianka. Jak ona się nazywała? Patrzcie, zapomniałem. O! Czyżby ktoś wpłacił? Dzięki! Dzięki! Kto to wpłacił? Bo nie dosłyszę. Keksik. A, tak, teraz się pojawiło, widzę. Super, wielkie dzięki. Przynajmniej mam wypróbowane donaty. Działają. Jestem zadowolony. No widzisz? Już jak któryś raz chyba przyszedł, drugi czy trzeci, mówiłem, żebym dała, ale nie mam. Teraz mam. No i wielkie dzięki. To dałem. Szanuję. I to 10 zł. 10 zł to jest mało. To. Niby tak, ale rozumiem, że 10 zł dla niektórych to też jest jakiś wydatek. Więc tak, no, tak, każda złotówka się liczy. I aż zapomniałem, co ja chciałem zrobić. Dobra, budujemy. Z wrażenia. Budujemy. A i tak w ogóle to siema, Foka, siema. Bo nie wiem, czy mówiłem. Serduszka wysłałam dla Kiksika. Powiem tak, im więcej będzie wpłat, tym więcej będzie możliwości. Może i płatny serwer dla Arka, dla graczy. By się wtedy uzbierał. Tak jak mówicie, jak na tej platformie, nie? Zresztą muszę sprawdzić, czy faktycznie jest za darmo. Jak będzie za darmo, to nawet to wtedy się nie będę zastanawiał, to ja stworzę taki serwer, na pewno. Tylko obciąża ten komputer, bo to na komputerze. Tylko, a, to nie jest nie tak, wiem, że to jest u nich na serwerach? On nie będzie... Trzeba na własnym komputerze mieć ten serwer? Że obciąża, tak, obciąża komputer, no ale za darmo mieć taki serwer, no to... No, no to będzie pewnie działało tak, jak to działa z tym, co teraz mam, więc też do bani, bo trzeba mieć się pewnie... publiczne IP stałe, którego nie mam. Znaczy stałe IP mam, bo sobie wykupiłem, ale niestety nie jest publiczne. I wtedy się takim serwerem nie da łączyć. Ale może... Znaczy wypróbuję to. Tyle mogę powiedzieć. Na pewno wypróbuję, wtedy zobaczę. Bo on jest na tej, jaka mapa? Mapa Velguero to jest. Nie, przepraszam. Ragnarok. Na Ragnaroku gram. Zaczynam, tak szczerze mówiąc, na Ragnaroku. Na tej
Teraz weszłem i nic nie pokazuje tutaj za darmo, że jest, ale może on miał z Rosji, to też jest takie. No właśnie, to wszystko tłumacz. A mi się przypomniało coś. Co się przypomniało? Z tym StarCraft. StarCraft 2. Na moim kanale jest seria ze StarCrafta, nawet dwie. To chyba coś. To jest Ragnarok. Ragnarok, poka. StarCraft? Okej, okay, dobra, wracamy do tematu, bo troszeczkę się wybiłem, bo tutaj jest SMS. To coś wygląda jak ten. Wygląda jak League of Legends. StarCraft? Bo teraz zobaczyłem. Nie, tak, teraz, wiesz, no, dlaczego nie tak wiem, wygląda? Wiesz, jakie są. Ponieważ League of Legends powstał na bazie właśnie StarCrafta i WarCrafta. No właśnie, tak? I dlatego to wygląda podobnie. Rozbłysk. Tylko że League of Legends bardziej bazuje na WarCraftie niż na StarCraftie. I to League of Legends jest właśnie chyba na WarCraftie trójce dokładniej został stworzony na początku. I stąd to tak wygląda podobnie. Oglądałam też taki filmik podobny do LoLa. Do LoLa, czyli? League of Legends. Wiem, co to jest LoL, ale filmik do LoLa podobny, to znaczy w sensie jak podobny, bo nie rozumiem. Podobna gra, czy... To znaczy podobni bohaterowie. Mm-hmm. Może Dota 2 oglądałaś? Bo Dota 2 to jest też MOBA, tak jak LoL. Tyle, że z innej firmy. Coś tu przyleciało. Czy tak? Pterki. Dobra, budujemy dalej, bo ja się tak rozgadałem i zapominam o budowie. Pytał się na czacie, czy podasz na DC. A co mam podać na DC? Trochę mnie nie było. Nie, pytał się, czy... Nie, nazwę ja nie czy... lubię Velo, Ragnarok najlepszy. Podasz DC. Aha, moje DC, jasne. Jest w opisie filmu. No. Jest w opisie filmu. W sensie streama w tej chwili. Nie ma? Nie ma. Serio? Zawsze było. Nie ma. No. O, jest. Tak jest. Jest, dobrze. Jest. Razem z moim sprzętem, którego używam. Wszystko powinno być, także... Nie, bo ja myślałem, że chodzi o ten. Zaakceptować? Discord, już będę akceptował. Tak, i chodzi o tego naszego. Radir, umiesz zaprosić go? Tak, zaraz to ogarnę, Oczekujące. Foka 861, akceptujemy. No i teraz wchodzimy tutaj i dodajemy. Gdzie tu go mamy? Jest, zapraszamy. Zaprosiłem. Chyba jest ok. Jest, foka się pojawił. I spoko. Jest aktywny widz, czy nie? Tak. Dobrze. A gracz serwera? Foka nie grał, bo on ma chyba na playu Arka, więc jeszcze nie grał, bo się nie da tak za bardzo połączyć, ale generalnie jest stałym naszym oglądaczem. Ja nie jestem aż tak stałym, ale... Zazwyczaj jak się pojawia stream, to Foka też się pojawia. Chociażby po to tylko, żeby się przywitać. O, coś tu mnie atakuje. A raczej mojego moczka. Głupi ptak. Ja raz miałem takie coś, że chciałam oswoić właśnie moczopsa, ale
Serio, ukradł mi ten łuk. Co za głupi ptak. Siema, siema. 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 Dać fotę. Patrz, a teraz ukradł mi ten. Nie dawaj tego ani serwera, bo ja mam na Xboxie. I tak nie wbija. Podnieś z ziemi, bo on wyrzucił. Wyrzucił gdzie? Tam gdzie stałeś. A widzę. A gdzie łuk? Tu też powinien wyrzucić w takim razie. Jest. Ja mu dam wyrzucać mi moje przedmioty. Śmieć, tak trzeba powiedzieć i tyle. Teraz nic nie widzę, bo słońce świeci. O, leci, ale nie trafiłem chyba. Teraz powolnienie. Tak, zawsze jest. Zawsze jest kilkusekundowe opóźnienie między streamem a tym, co gadamy. Niestety tego się nie da bardziej inaczej ustawić, a to wszystko pewnie ma związek z tym, że ten stream musi tam dojść na serwer i to musi zostać jakoś przerobione. Niestety. O, w końcu zabity. A, 90 level miał. Się nie dziwię, że tak ciężko było go zabić. To ostro. No to jak na 90 level ptaszka, przy moim levelu to całkiem nieźle. Ja mam tylko 15. I tak jest dobrze. A tak w ogóle dwie osoby doszły do subskrypcji. Tak, widziałem gdzieś tam jakiś nowego suba na telefonie. Matrix 1, 2, 3. Drugiego nie widzę jeszcze. Więc super. Dobra. Upgrade Station się też uczymy. Mógłbym moda na Discordzie, to bym jakieś boty porobił, coś w tym stylu. Mogę poszukać boty? Na internecie. Takie do muzyczki. No, do muzyczki. No dawaj. No tylko może poszukać na internecie. Bo ja się zastanawiałem i nie widziałem. No, mi się no bo nie ja kiedyś miałem team na przykład na telefonie, jak my z nimi nie mieli kompa, zgraliśmy sobie takie ala CS-u na telefonie i tam miałem team swój własny. I to mamy boty czy coś. Co robią? Stylu. Co robią? Mogę takie boty? Dodać. No, no że napiszesz na przykład wykrzyknik P i nazwę piosenki. A, rozumiem. Piosenkę, coś albo i to jest fajne. Że automatycznie daje jakąś rangę. No tak. A no to przykład, akurat fajne, tak, widz. tak, rozumiem. No to akurat fajny bocik. To w sobie mogę poszukać na necie. Co robią? Pola też się przyda. Kto tam słucha live'a, jak rozmawia na Discordzie i ten... I... Tak można. Ogląda i słucha tam. Okej, okay. Okiennice to też potrzebujemy. I chyba teraz już będzie prawie wszystko. A, jeszcze potem tutaj. A dobra, to zanim to już będziemy budowali sobie kamienne budynki, bo już chyba powoli... Aha, gliniane się zaczynają dopiero. Dobra, nieważne, budujemy. Budujemy dalej. Budujemy ścianę. Wszystko z kamienia. Co wszystko? Ja jeszcze znajomy na... Ja gadam na Discordzie. Na mesie, więc tak trochę lipka. Gdzie mój moszek tak w ogóle? A, tu jest. Jakie macie difficulty, jaki max poziom? Czego? No, dinków. Dinków? Tutaj? A ja mam tak, aż moszka no. Na 28. Ale nie, jaki max respia. A powiem ci, że nie mam pojęcia. Level, nie no. Mam pojęcia. Ale mogą być bo wysokie. Wiem, że, bo wiem, że na Ragnaroku jak się ustawi jeden, to się respią do 150. A jak na The Island to nie wiem, bo... Na The Island? Kuzynki ustawiłem na jeden, to mi się... No, to ustawiłem no. Na jeden, to mi się respiły na jakiś drugi. Ewentualnie poziom, do 30, śmiesznie. Tak, zgadzam się z no tym. Tak. Ale... I trochę ale głupie. Coś, czekaj, bo ja teraz sobie, ja gram dalej sobie na The Islands, sobie wróciłem, no, ale mi się respią na setnych levelach też dinki, więc... No tak, ale... Tylko nie pamiętam, co tam wpisałem, że mi się respią takie. Ale na Ragnaroku normalnie jak ustawimy, to miałem 150 tak. I luz.
Oj, to też jakiś mocny. Ja wiem, jak gram, ja sobie grałem na Ragnaroku, to ten, jak się ten Dinka nazywa, który strzela coś w tym stylu, nie pamiętam nazwy. Gdzie można... No. No to ja sobie gościt, bo nie mam kupionego extension, ja sobie gościtowałem na single i tam dostałem chyba 100 dartów, coś w tym stylu. No to nie było prawda. Jeszcze chyba 2000 skóry za to. Gorsze są reaksy do szukania teraz. Robię sobie przerwę od Arka, żeby mi się odnudził. No tak ciągle w niego, bo tak nie, ciągle w niego pykasz, to tak... No średni. czasem tak, to fakt. Ostatnio sobie też jedną gierkę zainstalowałem, strategię w zasadzie. Coś tam z Age of Civilization, no tak, no, czy coś takiego. Jak się tak, nie wiem, gra te 3-4 dni ciągle, to tak trochę no... ja akurat później... nie mam z tym problemu, bo ja, jak do pracy się chodzi, no to... ma się przerwę. Nie wiem, no, nie gram tego warka, nie wiem, odnudzi mi się. Nie, żeby mi to się, się już znudził. Grałem 5, 6 dni, no, nie też. Się znudził. Ja jeszcze muszę, ja jeszcze nie wiem, będę musiał Lego. Nie wiem, jak one to mają nazwę. Te, które krzyczą, coś w tym stylu, zapomniałem. No to teraz mam chyba, nie wiem, 58 jajek, a muszę zebrać swoje no, na wypasie. Znowu. Spino mi fajne wyszło, podobało mi się. Takie, ja kończę, nie. Idę na coś grać innego. Okej, okay, spoko. To na Leksik. A dobra. Dobra, teraz sprawdźmy co potrzeba. Aha, jeszcze w sumie ściany trzeba wybudować, także spoko, jeszcze dużo rzeczy. Różowy parazaur. A wiesz, czemu zmieniłam nick? Nie. No bo obcy jakieś, ja też wchodzili mi do Facebooka i Instagrama. Jak wchodzili obcy? Już miałam dość. Jak wchodzili? Przecież nie można. Chyba, że hasło komuś podałaś. Nie, zapraszali mnie do znajomych. No co ty? A ten co tam u góry robi? No tak. Gapi się, żeby mnie zjeść. Serio? No tak niemiło będzie, jak zejdzie w dół. Ale się czai. No raczej się nie czai, bo nigdzie się nie chowa, stoi po prostu. Albo się zrespił. No jest to prawdopodobne. Ewentualnie coś gonił, coś spadło w dół, no i już za tym nie pobiegł, no i dobrze nawet. Dobra, potrzebujemy... I tak... Albo zawiechę złapał. A niech stoi. Lepsze to niż jakby coś miał robić. Przypadkiem mi się jakiś tutaj wbił klawisz, że mi się wyświetlają te nazwy.
Ej, nie pamiętam jak to wyłączyć. Ile FPS, Kubek, się pytasz? No, tyle co zawsze przy streamie, czyli niewiele. W tej chwili 24. I tak oscyluje koło 20 FPS-ów niestety. Andir? Tak. Halo? No. Pytanie jest takie, mam pytanie właśnie, ty grasz na wysokich ustawieniach? Dosyć wysokich, bo nie lubię brzydko wyglądającej gry. Wolę mieć mniej FPS-ów, ale żeby dobrze wyglądała. A czy się komputer nie grzeje? Czy jeszcze raz? Komputer się nie grzeje? Generalnie nie tak bardzo. Mam dobrą wentylację w miarę, więc po prostu nie jest to za dobry sprzęt, nie? No to jest tylko GTX 1050, więc to tam nie ma się co za bardzo z tego co wyciągać, nie? Z jednej strony nie jest to jakaś super słaba karta, ale z drugiej strony na dzisiejsze realia to też nie jest jakoś specjalnie dobra karta. Ja bym wolał grać na takich średnich ustawienia, żeby to płynnie no chodziło. Czasem tak, to wszystko zależy od gry, no jak tu, co tu dużo mówić, jak zależy na tym, żeby to, wiesz, od przetrwania też dużo zależy, tak, no bo w walce jak masz płynniejszą grę, to łatwiej się walczy. O, znikł, poszedł sobie, czy zszedł? Ja chyba na Ragnaroku, nie wiem, zrobiłem chyba 70 ileś tam nabojów do rakiet, to by wziąłem 5 RPG-ów i jeszcze 2 golema, żebym zabił. Musiałem wziąć 200 powiem tak, jeszcze na żadnej mapie nie grałem, gdzie bym miał rakietnicę. W sensie nie budowałem, bo jeszcze nie miałem ku temu powodu, żeby były potrzebne. Ja chyba ponad 3 godziny. Dobra, stoi tam dalej. No to niech stoi. Albo się czai. Czai się, czai, tak. Kombinuję. Jak to zrobić, żeby mnie nie zauważył? A jaki jest twój najlepszy dino? Jakie najbardziej lubisz? Dino? Powiem tak, wszystko zależy do czego potrzebuję. No. Generalnie jakoś przypadł mi do góry, do ten... No lubię argenty generalnie, o tak, co tu dużo mówić. Nie no. A do cave'ów takie? Do cave'ów? Rzadko chodzę po cave'ach, więc nie mam pojęcia. W zasadzie to nawet w żadnym nie byłem. Mi się podobają wyverny. Wyverny też są fajne, ale teraz tak. Dlaczego argenta lubię? Bo jest dość uniwersalny, bo jak się go dobrze wyleweluje, to no, może ja dobrze bić. Poza tym może podnosić, co też ułatwia wiele rzeczy. Jedyny jego minus, że nie da się strzelać z niego, nie? Serio, znowu coś mnie tu łatwi. Ja chyba miesiąc lub dwa temu myślałem, że Arjan ma chyba tam ileś więcej wagi od Quetzala i ma zmniejszoną wagę metalu. To jak podepnę tego, podniosę Ankyloty, Magic Babysa, to będzie dwa razy zmniejszona. To się okazało, no że nie, tak nie jest. Właśnie tak robię, bo na przykład ja często buduję kamienne struktury, jak już potem mam możliwość. No i Argent plus Deodicurus to jest po prostu wymiot. Mam na masę, na masę kamieni. Quetzal no też jest dobry, jest duży zdecydowanie. I być może masz rację, nie wiem, bo też w zasadzie też Quetzala sobie jeszcze nie oswajałem jakoś specjalnie. Gdzieś tam jakieś w planach było, ale póki mam Argenta i sobie go wylewelowałem tak jak chciałem, to jakoś niespecjalnie się do tego kwapiłem, żeby Quetzala sobie oswoić. A ja tam chyba na Ragnaroku w zimowym cave jest łatwo sobie zdobyć ten blueprinty i tam logneki. To po prostu się wlatuje grysem, bierze się artefakty. No tak, tylko blueprinty. Blueprinty. One mi jakoś specjalnie nie są potrzebne, bym powiedział.
Bo używam, Gnecka, bo używam Upgrade Station, dlatego Blueprint jakoś mi nie jest potrzebny, nie? Bo wygracie na modach, no właśnie, a ja nie mogę. Gdybym nie miał modów, no to wtedy faktycznie to by całkiem inaczej wyglądało. Ja tam Longneka chyba na 700, 800, coś, 780% dropem. Melle. To było fajnie. Dobra, ja muszę kończyć. Okej, no to w takim razie do następnego. Może, a jutro będzie jutro, live? Jutro jest szansa, że tak. No to wypadnę pogadę. Ale nie gwarantuję, że będzie. Bo nie wiem, ale jutro mam wolne, więc jest szansa, że może być wieczorem znowu jakiś live. Dobra. Dobra, Elo. To na razie. A, ja sobie budowałem ten. A, nie to chciałem, nie to chciałem. Ścianę chciałem. Nie mam teraz drewna, tak? A, wyszedł sufit. Tak, i wyszedł sufit. Ale sufit będzie potrzebny za niedługo, więc nie ma problemu. Lepiej zobacz, co ty co z tym dinkiem. Stoi pewnie tam. O, stoi. Głowa mu wystaje. Więc niech sobie stoi. A przy okazji może spróbuję faktycznie tutaj. Zmienię sobie na... Ale to będzie chyba tragiczne. Na wysokie po prostu ustawienia. W sumie nie wygląda jakoś strasznie. Ale tak, no... Dobra, na razie zostawiłem. Pogramy, tak? Zobaczymy. Ilość klatek... O, nie bardzo się zmieniła. Co prawda jak się tak stoi, no to jest sporo więcej, bo ponad 30, 34, 38, 37, 35, no jest 10 klatek ponad więcej, więc to jest dużo. Nie wiem, czy na streamie to wygląda wtedy też inaczej, czyli lepiej. No nawet. Bo nie wiem, czy to ma jakiś... No teraz na przykład znowu jest 22, 25, jak biegnę, więc dużej różnicy nie widzę. W tym przypadku to tylko... No a teraz znowu do 30 dochodzi, więc no... Do... Jest tych klatek więcej, no trochę tak. Oj, zmęczył się. I wodę chce. No jeszcze niedługo też będzie chciał. Tak, jeszcze ogniska nie zrobiłem, więc nie ma co piec. No zaraz będzie woda, daj spokój. Tam jakieś ruiny są? Czy to się tylko mi tak wydaje? Czy to są jakieś kamienie z budowli jakichś starych? Może tam powinienem budować... bazę. A w sumie to tak, tam można byłoby budować później z kamiennych struktur. A ostatnio oglądałam program na YouTube. Jak zwierzę się nazywa, co potrafi, co je. Jakie zwierzę? Ale to wszystko... Różne. Ale takie prawdziwe, nie z gier. O! Widzicie go? Aha, z arka. Właśnie. Patrzcie tego tam. Poszedł. Skubaniec. Tak się będzie czaił. On tu prędzej czy później zejdzie na dół. Trzeba się przygotować na niego. Generalnie coś takiego też planowałem zrobić. Właśnie z dinkami. No, szkoda, że tylko po angielsku. A, widzisz, no właśnie dlatego planowałem, bo po polsku nie ma.
Na przykład od najmniejszego do największego, jak mhm. się nazywa, co je, na przykład jakie umiejętności ma. No tak, czasem się to przydaje, a nawet bym powiedział często, bo wtedy przynajmniej wiemy, co się opłaca nam oswajać, a co nie. I do czego jest pożyteczne. No właśnie o tym mówię. Lubię, to chcę więcej wiedzieć. Też jak potrzebuję, to się dowiaduję, co i jak. Na razie to, co potrzebowałem wiedzieć, to już się dowiedziałem. Czy to z prób i błędów? Przeważnie w ten sposób. A jak są jakieś rzeczy, których raczej nie przeskoczę sam, więc muszę się posilić wiedzą innych, no to wtedy szukam. Są osoby, co bardzo dobrze wiedzą, co ja. Ale dzięki modom też sporo można się dowiedzieć, bo ja rozumiem, jak ktoś gra bez modów, wtedy naprawdę prawie nic nie wie. A z modami to już nie ma tego problemu. Jak się ma Spyglassa, no to popatrzysz na Dino i już wiesz, co on lubi jeść, żeby go oswoić, jakie ma statystyki. Także to dużo daje. Ewentualnie tak jak S+, wybuduje się jakieś specjalne, na przykład chociażby paleniska czy tam piece, to tam też od razu już też jest pokazane, co jest potrzebne, na przykład żeby zrobić kibelsy czy coś, czego normalnie się nie dowie, dopóki się nie znajdzie ten przepisów, a te wylatują oczywiście z alfów. Jak się alfy zabija, to wtedy wypadają przepisy. Aha. Ostatnio sporo alf zabijałem, więc trochę mi się nazbierało. A tak w ogóle to na tej mapie The Island już miałem tyle wszystkiego nazbierane. Już miałem bardzo dużo surowców, naprawdę wszystko, co było mi potrzebne. Już co kibelsy też starałem zrobić. I tu nagle przedwczoraj bodajże odpalam sobie save'a i nie mam nic. Pusto. Wszystko, co nazbierałem, zniknęło. Łącznie z amunicją, strzałami, pociskami, wszystko. I musiałem od nowa wszystko zbierać. A miałem tego w tysiącach. Jak to się właśnie stało? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wyłączyłem Arka, poszedłem spać do pracy, potem sobie załączyłem Arka i nagle nie ma nic. I nie wiem, o co chodzi. Jakaś aktualizacja tam chyba była też po drodze, taka jakaś malutka, nieduża. Coś tam się pojawiło z tego, co widziałem, jak włączałem Marka, ale... No i tak się zastanawiam, czy to nie od tego, ale to byłoby bez sensu. Czego mi brakuje? Ale to takie wkurzające. No jest wkurzające, bo już miałem wszystko, już się przygotowałem, że coś tam sobie pójdę robić, coś tam inaczej ogarniać, a teraz muszę wszystko na nowo zbierać. To jest... niesamowite. Syzyfowa praca. No tak. Też bym się wnerwiła, jakby coś, jakbym dużo tego miała, a nagle nie ma. Kurczę, muszę sobie to ognisko zrobić, bo zawsze zapominam. Ognisko, ognisko. to jest zwykłe. Płonie zimno. z SS-a ognisko. Właśnie, Firecamp S+. No, od razu co sobie wrzucimy trochę drewna, ugotujemy jakieś mięso, w sensie upieczemy, żeby nie marudził, że głodny.
O i widzisz, ma, tutaj masz konsumpcyjne piecze i tu masz od razu, widzisz, na S plusie masz od razu, co tutaj można w tym ognisku zrobić. Normalnie tego nie ma. I potem też od razu jest podgląd tutaj, jak się to piecze, ile czasu to zajmuje, żeby się upiekło. Fajne to. Powolutku domek się buduje. Teraz tak patrzę. Aha, jest. Już myślałem, że nie zrobiłem sobie wejścia. I mało okienko. A to wystarczy. To wystarczy. Jedno okienko na dole to jest wystarczające. Więcej będzie potrzebnych u góry. Zresztą to i tak jest drewniany dom, który później tutaj raczej nie będzie już do niczego potrzebny. To tylko teraz. To po co go się robi? Po co się go robi? Po to, żeby pewne podstawowe rzeczy też mieć. Czyli ogniska, jakieś waystation, czy tam... Nie można od razu kamienia. No niestety, mego. Tak jak widać, się nie da. No i jak się już buduje taki dom, no to też się dostaje za to doświadczenie i to dużo więcej niż za samo bieganie, więc no warto budować, bo szybciej levele lecą. O, już mogę piec. Super. Na to czekałem. Piec, warsztat i toporek. To jest to, co mi było potrzebne. 20 tak. Level. Najważniejsza część levelowania to 20 level. W zasadzie 21, bo tu już potem są strzały usypiające. I potem jest... Aha, nie, co ja... Znaczy w sumie tak, na początku tak. A potem trzeba jeszcze dotrwać do 25 i kusza. Jak już się ma to, to już jest wymiot. Siema, siema. Discord, dobrze. Nie ma problemu. Chyba, że ktoś... Discord, mamy Discorda oczekujące, spoko. Mateusz, okej. Okej. Szukamy i mamy, proszę. I zaproszenie też wyszło. Także jak już wylewolujemy się do momentu, kiedy jest kusza, to już mamy naprawdę dużo. To jest już rewelacja, bo wtedy już ze wszystkim raczej dajemy sobie radę. Jeszcze jak sobie ją zupgrade'ujemy w naszym upgrade station, no to już potem jest wypad. Żaden Rex się nie oprze. Gdzie tu mamy te ściany? Wkurzają mnie te napisy. Najlepiej zrobić fortecę. Fortece, no tak, no to jest generalnie fajna sprawa, ale to jest raczej na serwery, gdzie gra po kilkanaście graczy przynajmniej. Wtedy można się w takie rzeczy bawić. Ja generalnie póki co solowo, czasem z pomocą Astro czy tam Bartixa żeśmy grali, więc... Ale raczej na początek to preferuję takie solowe rozgrywki. Jak już się dojdzie do pewnego poziomu, wtedy można budować coś razem, wspólnie, dużego. Tak mi się wydaje, że to jest dobre rozwiązanie, ale nie każdy musi się z tym zgadzać, więc... Ale zobaczymy, jak się kiedyś uda, a będę starał się tak zrobić serwer dla dużej ilości graczy. A przynajmniej na pewno dużo większej niż tej, która jest w tej chwili. No to może coś z tego będzie fajnego.
Dobra, lecimy z tym. Schody by się przydały, żeby już piętro powoli robić, ale to też w sumie jeszcze ściany będą potrzebne. A nie tu. Bo tu samkę sobie wrzucę, będzie szybciej. Okej. Okay. O, brakło jednej ściany. Potrzebujemy drewienka, no to lecimy. Trochę tu ciemno. Ale słoneczko już powolutku wschodzi, więc już niedługo będzie dzień. Kolejny dzień z życia w Arku. Na Ragnaroku. Jestem ciekaw, czy Thora też tutaj znajdę gdzieś po drodze. Lokiego. Odyna. W końcu to Ragnarok. Zastanawiam, skąd ten tytuł się wziął, Ragnarok, tutaj w tej serii, w tej mapie. Co ma wspólnego z mitologią skandynawską? Bo to stamtąd się wywodzi Ragnarok. To tak brzmi jak Ragnarok. 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 Pięknie, pięknie. Domek się powoli buduje, co mnie cieszy. Ciekawe, jak tam ten linek coś poszedł gdzieś. Pewnie tam znalazł jakieś, co jest głodniał troszeczkę. Coś tam przeszło obok, no i pobiegł. Tak to widzę. Oby nie wrócił. No prędzej czy później gdzieś tam wróci. A jak nie wróci, to ja go znajdę. Ale to najpierw potrzebuję troszeczkę tutaj sobie wybudować, oswoić. Halo, halo! Witam. Stajka, wbiłem. Halo, halo! Z telefonu wbiłem na Discord. O, spoko. Aha, mój znajomy poszedł na inny kanał. To jak znaczy? Wbiję do niego na chwilę. A chodzi ci o Mateusza, tak? Tak. Pana. Bo za późno chyba przeczytałem tutaj jego informacje na czacie, ale dodałem, więc jest na Discordzie. Jak coś, na następny raz spokojnie będzie mógł wchodzić. O, jest. Siema. Hej, hej. Ja tu nie mam mówienia na przycisk, więc się będę musiał. Dzień dobry, dzień dobry, Dziesio. Dobrze. Co jeszcze? Aha, troszkę tak, nazbierałem sobie, ale nie wziąłem. Czemu na krystalu tak szybko serię skończyliście? Przecież nawet ten, jak on to miał... Astro? Ten zamek, ten... No Astro, jak zamek budował, to no nawet nie skończył. Nie, jakoś tak wyszło. No tyle budował, tak, i tak, tak, tak. Ale znudziła im się mapa i graliśmy później na serwerze, który stworzyłem, ale padł.
Na extension. No właśnie, graliśmy na extension i niestety serwer mi padł i wszystko a. poszło. A teraz i nie stworzyłem na razie nowego. Ja Valguero nie lubię. Zdaniem, na Valguero nie grałem, więc ciężko mi stwierdzić. Nie wiem, ja tam chyba znam na The Island wszystko. A tak, The Island też. Na The Island też przeszedłem. Przeszedłem łatwe, teraz sobie dalej gram na The Island. Nie właśnie. Wiem. Ja na mobile moim zdaniem najtrudniejszy to jest trochę dziwnie, to może założyć, ale najtrudniejszy moim zdaniem to jest ten z lawą. Z lawą? Nie wiem czemu. Ale co z lawą? Tak, moim zdaniem. On jest z drugich. No ten. Aha. Tam gdzie rozumiem. Jest lawa. No, on to nie wiem, nie byłem, to nie wiem, nie byłem. Ja tam chyba Baryonyxa na 200, którym straciłem na mobilu. Tam było takie coś, że możesz je odradzać za Amber, gdzie oglądasz sobie aha, rozumiem. W tym stylu, jak miałeś kupioną coś tam, to mogłeś ten, zadać na flika, to odbierać tam było chyba na, nie wiem, a coś tam było, że dostajesz z Amberu, to sobie to zgarnęłem i sobie go skrzesiłem i patrzę. Spoko. Zadawał chyba, nie wiem, 200 obrażeń, coś w tym stylu, to było sporo. No ciekawe, bo w sumie na The Island to mój Argent zadaje ponad 200. Albo nie wiem, on miał chyba 1000% mele, ale nie wiem ile dokładnie zadawał, bo już nie pamiętam. Gdzie tu są schody, bo nie widzę. A tu są. Stairs. A to chyba nie to. Zaraz coś w szamie. Spoko, to smacznego w takim razie. I tak za niedługo będziemy kończyli. To 10 minut, potem jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. W godzinach zazwyczaj różnie, streamujesz. Wszystko zależy jak pracuję, kiedy mam wolne. Zależy jak leży. Przeważnie staram się to robić wieczorem, bo wiem, że wtedy większość z was jest. I dlatego tak wieczorami, ewentualnie po południu streamuję. Kiedyś streamowałem nawet w ciągu dnia, w sensie z samego rana, jak kawę sobie piłem. Ale uznałem, że to nie miało jakiegoś większego sensu, bo i tak jeśli ktoś był, to była jedna osoba. A z reguły sam do siebie gadałem, więc nie było to sensu. Tak, zazwyczaj to chyba byłaś nawet ty. Tak? Randir. Tak, nie wiem jak się twoim nazwę wymawia. Wiesz jak się przychodzi ten najtrudniejszy Ice Cave? Ten, gdzie jest tam Dino, ten, gdzie są te wilki. Ja nawet nie wiem jak to wygląda, więc ja nie mam pojęcia zielonego o tym wszystkim. Nigdy na żadnych cave'ach na niczym nie byłem. No Dylan jest taki cave, to... No to tam trzeba pójść do jakiegoś cave'a i oswoić artopluera i później one ci nie będą atakowały. Aha. Ale jak się zasiądziesz, to cię zaczną atakować. To jest taki dino przydatny. Rozumiem. Jak mi znajomy powiedział. Bo ja tak dopiero mówię, starałem się, znaczy inaczej, ja bym już powolutku właśnie w planach miałem jakąś jaskinię sobie ogarniać. No bo już miałem dinko trochę tam. No to polecam ci obok wulkanu, tak po środku wulkanu i tak obok redwoodsów, tam jest taka wulkan kojarzę. I tam są artopluery, czy jak to się tam wymawia. Tylko nie widziałem, tam jest, trochę. Jak się do wulkanu wejdzie, tak od góry? No to wiem gdzie. Ale ten wulkan tam jest. Tak, tam jest metal i... No to tam jest taka jaskinia. Tylko tam trzeba uważać, bo tam się megalocerusy, jak to, nie wiem jak się to wymawia. Bo tam się spełnią i tam trzeba uważać trochę. Nic mi się tam nie rozpełniło. Joniki, skorpiony. Aha, dookoła tak, skorpiony, oniki, skorpiony są, tak. Są. I alozaury tam były, z tego co pamiętam, więc. A są wyverny? Nie. Na Dylan nie ma. Gryfy są, spłakane. A są gryfy? Na The Island? No są co ty? Gryfy. Jest specjalna. No, jest taka no co, górka też jedna. Prawie całą mapę przeleciałem i nie widziałem. Obok oazy. Ja sobie tam... Obok oazy. Wiesz gdzie jest oaza? Nie mam pojęcia, co masz na myśli jako oaza. No bo... Oaza, bo ten Gladys kiedyś nagrywał coś, więc tam była oaza. Zaraz zobaczymy. No i tam jest jakby takie... Na szybko włączę tą moją mapę, także zaraz zobaczę.
To chyba... Nie wiem, jak to powiedzieć. Taka górka. Czy mogę SS-a wysłać? Matkę górka, jak. No ja po górkach. Gdzieś w rogu mapy. Obok. A, Wyspa Śmierci wiem, gdzie jest. Tam często latałem, bo tam sobie. No to tam jest Wyspa Gryfów. Na mobile była, ale nie wiem, na PC, ale chyba jest. Zaraz zobaczymy. Bo na Wyspę Śmierci latałem, bo tam są alfy, więc tam sobie wybijałem. Na przykład Alfy Rexa. Ja pamiętam, że na mobile tam Arżem leciałem. Chyba tam miałem Dire Wolfa na którymś setnym poziomie i się tam wszystko wybijało. I się skóry właśnie wybierało, tak. Siodło na gigę. Jeszcze tam tego T-Rexa oswoiłem. Tak, ja też tam sobie T-Rexa oswoiłem, sobie go przywiozłem, ale niestety potem tutaj pod budowlę sobie przyciągnąłem. Karnosa Alfę 40 któregoś levelu i padł. Ja miałem Dominosa, że miałem na małym poziomie i mi padł ten Megalodon i mi zabiły. Bo Argentą leciałem. A to nie, to ja sobie specjalnie zrobiłem ten, jak to się nazywa, ten krajopad. I sobie go wziąłem. A. Bo wiedziałem, że... A ile grasz? Ile gram? No. W godzinach? Ogólnie rok, dwa, jakoś takim czasie. Tak mniej więcej, no niedługo po tym jak wyszedł Ark, to sobie go kupiłem. Czyli dosyć trochę. 5 lat. Oczywiście z przerwami, bo nie grałem cały czas w Arka. A, nie w tą stronę lecę. Wygrałem w Arku, wygrałem gdzieś ponad 500 godzin spokojnie. A nigdy nie robiłem jeszcze naprawdę takich rzeczy jak jaskinie, bossów, jeszcze nigdzie tam nie byłem. Ja ani razu bossa nie wchodziłem. No ja nawet do żadnego nie wchodziłem, bo uznałem, że nie mam szans, więc nawet nie próbowałem. Dla mnie na mobile to jest niemożliwe. Jakaś dziewczyna, nie wiem, która ma oglądać. Na YouTubie robiła to sama, my w piątkę z znajomymi nie mogliśmy to zrobić. No to może miała jakieś rejty specjalne, wiesz. Nie wiem, ona bezcheatowanie grała, my jeszcze z haksami nie mogliśmy przejść, więc dodawaliśmy materiały. No co ty? No tak, takie ciężkie. Znaczy ja rozumiem, że jest to ciężkie, ale no, że sama to zrobiłaby w piątkę, nie dacie rady? No to tam są takie battle roomy, coś w tym stylu, że nie możesz wyjść i tam Dino jest, tam różne fale Dino, na przykład. Zgadza się. To było najgorsze. Tam się Capro respiło i one tak na ciebie, one były eerie, że tak się świeciły jakby. A jak tym bossie mówisz? No nie wiem, to było, tam taki dungeon na mobilu był. Nie, możesz sobie wpisać na mobilu, Ark Dungeon Mobile, coś w tym stylu. Bo oglądałem na YouTubie, dużo Arka oglądałem ogólnie. Ja pamiętam, jak próbowałem giga na łódkę wsadzić, żeby przypłynąć na The Island, żeby sobie skórę farbić. No tak. Teraz już wiem, jaki błąd popełniłem, spojrzając tego T-Rexa. Mogłem go na łódkę dać. Nie zmieściłbyś go. nie dałbyś rady. Jak giga się nie zmieścił. Formę by się zrobiło, to na pewno by się dało na tą elektryczną taką. Ja muszę jedną rzecz sprawdzić. Co by się stało, jakbym oswoił bronto i bym na przykład platformę na nim założył i bym wykluł bronto na platformie. No to byś miał małego bronto na platformie. Ale nie, to bym zrobił taką wieżę, czy jak? Jakby na przykład oswoiłbym bronto, wyklułbym na tej platformie bronto i później jakby dorosło, to bym... platformę dał i tak w kółko to wieża była, czy coś więcej. Ale nie wiem, czy tak by się dało nawet. Nie wiem, bo mnie to ciekawi. Przecież potem, potem rośnie, więc... No tak. Nie wiem, czy więc będzie taka wieża. Chyba się tak to nie uda. Też tak myślę, bo... 5 lat gry... To raczej by takiego czegoś by się nie dało zrobić, a poza tym bronto jest na tyle duże, że tam po jakimś czasie wysokości to one giną. Nie wiem, ja pamiętam, że na mobile jak się latało pterkiem,
się próbowała szybko do jaskini wlecieć i jak się jaskinia nie wrenderowała, to się wlatywało pod mapę. Mm. Ja tak raz miałem. No to trochę lipa. Musiałem jakoś wlecieć. Tak. I mówisz, gdzieś tutaj mają być te gryfy, tak? Tak, tam gdzieś. W sensie na tej samej wyspie? Zobaczę na live, a ty zobaczę na live, poczekaj. Nie, w drugą stronę, musiałbyś się zawrócić. W tamtą, strony? Czyli w sensie na... Większą, na tą główną. Chodzi ci bardziej środek mapy, bo teraz jestem w górnym prawym rogu. Tam na tą główną część tej mapy. Główna część to znaczy która? Bo główna dla mnie to jest tam, gdzie mam dom. Czy bardziej w centrum? Ona jest na 30, a ta podłoga to 30 i 80, czyli... Tak. 30, ściana 30, podłoga 80. 30, 80. To wiem, która to jest góra. I latałem tam, no tak. Bo tam zbierałem metal. Jak się przypomnie, to tam takie wejście od oazy. Kordy wejście do oazy. Tego nie przypominam sobie. A często tam latałem, bo tam metal zbierałem też. Dobra, zobaczymy. W takim lesie. Ale to na samej górze, u góry? Czy obok góry? Nie, przed. Obok. Ściana 22, a podłoga chyba 68. Spyglassa sobie dam. 22. Takie kółko na mapie gdzieś. Obok tej 20... górki. 22 ściana, a podłoga 68. 22. Tak mi się wydaje, zobaczę. Czyli w tym kierunku. Tu mamy kacela, którego będę próbował sobie oswoić kiedyś. Też ładne kolory ma. Pierwszy raz mogę zobaczyć swój głos, jak to jest, jak na przykład jak z kimś rozmawiam i jak mnie słyszy. Czekaj, 20... Dziwny mam głos. To nie w tym kierunku, kurczę, co jest. Ja mam okropny głos. 22... W dobrą stronę lecisz, musisz prosto, tam jak leciałeś obok tego złotego dropa. Złotego dropa. Prosto. No i tam... O, widzę to. O to chodzi, tak? Tam zaraz w dół. Terezino. 22, jestem przy 22. Tak, o to chodzi. No to jest taka no to tak, oaza, kojarzę. Tutaj, jest woda i, no i tam się no i tak, tam się tu są bobry, zgadza się, bo tutaj to właśnie. Tutaj no właśnie. Tak. Tu się fajnie ten cement pastę farmiło na mobile, jak się gra PvP. I tutaj mają być gryfy, tak? Tam masz też te Explorer Doubt, jak wejdziesz, to ci jak spadają. Notki, tak? Tak, zbieram, bo ja potem tak, sobie nauczę. Biorę Explorer Not i potem sobie od razu idę coś zabijać, coś tam robić. Wtedy więcej expa leci, bo... Nie wiem, ja na mobile było takie fajne coś, że za Amber mógłeś kupić expa chyba razy 6 lub 3. Szłeś po tego, po Explorer Note, to było razy 2. Później jeszcze oglądałeś reklamę za razy 2 i to było chyba razy 12, aha, coś w tym stylu. I to było zbyt potężne. I później jeszcze się robił jakąś misję, gdzie musiałeś zrobić wszystkie artefakty, jeszcze Alfa Rexa zabić. I myśleć tam totemy postawiać, coś w tym stylu, artefakty na jakiś obsidian, coś tam gdzie pokazywało. I się dostało chyba 1250, nie wiem, 12 tysięcy expa czy więcej. Jeszcze dobrze, i w tym miejscu gdzieś mają być gryfy, tak? Chyba... Dobrze zrozumiałem. Ja. Tak? Czy tu jest wejście gdzieś, gdzie te gryfy mają być? Halo? Tam gdzie masz znacznik zrobiony. Na fioletowo. Chyba tam masz metal napisany. Notka. To tam powinien notka jest wpisane, tak? Notka.
Czyli to nie tutaj, bo tutaj leciałem na 22, tak jak mówiliście? Nie, tu... No to tu, tak. Tu jest oaza, a tam, aha, powiem ci, kordy tej górki, tam się powinny spawnić. Tam, gdzie jest notka, to tam powinny być gryfy. Dobra. Będę miał chwilkę, to sobie to przejrzę. Teraz wracam do domku i musimy kończyć na dzisiaj. Już po 22. Miałem dzwonić, więc... Nie wiem, czy się tam powinny spawnić, ale okay, powinny. Będę sobie tam to od czasu do czasu przyglądał się temu, zobaczymy. Ale skoro były gryfki... Tylko tam się giga respi, więc no właśnie, też bym chciał giga sobie oswoić kiedyś. polecam ci trapa zrobić. Chyba potrzebujesz 4 metalowe takie małe wejście dla dino i po środku dasz bertrapa wielkiego. On wchodzi, ty stawiasz na razie 3 i później jak wejdzie, to po prostu od tyłu go zamykasz metalowy. I masz. I po prostu usypiasz. Tak szczerze mówiąc, to bez pułapki raczej nie widzę tego, żeby go oswoić. Da się oswoić. No pewnie tak. Chociaż w sumie on jest szybszy od Rexa? Nie, ale polecam ci od razu go oswoić na wysokim poziomie, bo w statystyki mu balają o wiele. Chyba z 30 tysięcy zdrowia ma ile? 17 tysięcy? Tak mu spadają. To słabo. Dlatego się... Tego się zawsze opłaca, bo słuchajcie, na wysokich. Ja mam w planach zrobić jeszcze mutację na giga. Mutację na giga, ale to trzeba mieć dwa osobniki, nie? A z tego co tak wiem, to się respi jeden podobno tutaj. Tu się mogą dwa respić. Ale raczej się... wiem tak, jeden się respi na szczycie zimowym, chyba dwa się respią na zimie. Jeden obok tej oazy i czyli jeszcze jeden. Jednak mogą tam być cztery. I to chyba cztery się respią. Tak. No cztery. Ale to zależy od spawnu. Czy się na 100% wyspawni, ale wiem, że tam mają spawn. Randir zaraz będzie głodny. No, tam jeszcze daleko do głodu mu. Ale zjemy trochę. No, także ostatnio to właśnie tutaj głównie na tej mapie sobie gram. Mój mały obóz. Nie, jakbyś miał zamiar pójść na bossa, to swoje T-Rexy na wysokich, chyba tam dzika musisz wziąć. Dzika? Tego Jurka i po prostu robisz mutację. Deodona? Na, tak, dzika, bo on a, leczy. No tak, bo on leczy, faktycznie. No dzika. No i tam bierzesz Jurka jednego, chyba dzika, a reszta Rexów i po prostu na mutacjach go rzucasz, ale musisz mieć dobre siodła. I mi właśnie z właśnie, czym się różni zwykłe siodło od ulepszonego? Co on daje? Że ma więcej armora. Aaa, okej, okay, rozumiem. I mniej mu zadaje czyli obrażeń. O to chodzi, dobra. O to chodzi. To wszystko jasne. A tu tak, mój kolorowy argent. I tym akcentem się będziemy żegnać. Na przykład takie adamant, czyli co najlepsze, może mieć do nawet 5k chyba. Spoko. Dobrze, ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejnego live'a. No i oczywiście... A pokażesz mapę na proszę chwilę? Bo chcę zobaczyć, gdzie masz bazę. Tam napisane dom kamienny. A tam, gdzie jest no i standardowo, tutaj akurat nie zaznaczyłem na mapie, mniej więcej lat 75 około i 38, czyli standard, gdzie się na początku zaczyna grę tutaj. Tam też mam małą bazę, ale drewnianą, z której już nie korzystam. Powiem ci, że na początku myślałem, że ty grasz na Ragnaroku, bo tak wyglądało aha, tutaj do miejsca. Nie, to jest The Island. To jest The Island. Tam, gdzie masz napis UL, to tam jest ta jaskinia, gdzie są Marty. Okej. Okay. I tam z tym możesz, i tam z tej oswajasz i później idziesz do Ice Cave'a i tam sobie po prostu na artopluerze przechodzisz z całego cave'a i one cię nie atakują. No to spoko. Tylko musisz uważać, żeby nie zejść. Rozumiem. Bo wtedy się wszystkie rzucą. Albo uderzy cię. Aha, okej. Okay. Jeszcze jeden lewy górny ruch. Odkryty do końca, tak, zgadza się. Na niego też przyjdzie czas. Tam się giga no, tak... I tam jest ta jaskinia właśnie.
Tam jest Skylord i chyba Massive, czy jak to tam miał? Chyba Massive. No. Skylord był fajny, bo się fajnie go speedrunowało na expa na mobile. Pamiętam. Dobrze. Tylko często się dodało. Dobra, to ja się z wami żegnam. Dzięki za rozmowę, za podpowiedzi. To się na pewno przyda. Będę sobie przeglądał co i jak. No i zapraszam prawdopodobnie, ale nie gwarantuję, na jutrzejszego live'a. Też w wieczornych porach mniej więcej. Więc na razie, cześć, trzymajcie się. Dobranoc.